Marvis Mobile Homes. Domki letniskowe dla całej falubazowej rodziny. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Cześć falubazy, ja nazywam się Weronika Tołoczko, a Wy oglądacie program Piąte Okrążenie. Zaczynamy! 15 maja miał się odbyć zaległy mecz w Krośnie. Niestety, ze względu na zły stan toru, spotkanie zostało rozstrzygnięte walkowerem na korzyść Zielonogórzan. Tutaj nie można zarzucić nic działaczom tutaj miejscowym, że nie starali się. Robili, próbowali, no ale ten tor, nie wiem, według mnie ma za mało tego materiału wiążącego i wygląda tak, jakby piasek był po prostu na plaży. Przyjechaliśmy, żeby sprawdzić się z mocnym przeciwnikiem. Mielibyśmy porównanie w stosunku do Bydgoszczy, która tu jeździła w piątek. Max Frick odnotował drugie zwycięstwo w karierze w cyklu Grand Prix. Tym razem to tor na PGE Narodowym okazał się szczęśliwy dla Australijczyka. Yeah, it was amazing. It's an amazing feeling to be able to win the GP in Warsaw. It's such a big event and the atmosphere from the fans and everyone there, it was crazy. So it was a great job, well done by my team. I can't thank all my mechanics and everyone in my team enough. It was an unbelievable night and something I'll never forget. Już tylko dwa dni pozostały do meczu z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Zobaczcie składy awizowane na ten pojedynek. Sprawdźmy, co słychać w obozie naszego najbliższego rywala. Rozmawialiśmy o tym z prezesem klubu, panem Jerzym Kanclerzem. Będzie wiele hitów i myślę, że takim hitem miało być spotkanie Krosna z Zieloną Górą, czy też nasze spotkanie piątkowe Krosna z Bydgoszczą. I myślę, że takich spotkań w pierwszej lidze było i będzie więcej. Wiadomo, że ta liga jest bardzo wyrównana. Wiadomo, że na papierku te trzy zespoły, o których wszyscy wiedzą, znawcy Speedwaya, że Zielona Góra, Krosno i Bydgoszcz są na papierku faworytami, ale pozostałe drużyny nie śpią i myślę, że każda z tych drużyn przede wszystkim u siebie będzie dość groźna. Natomiast jeżeli chodzi o niedzielne spotkanie, wiadomo, traktujemy jak każde inne i wiadomo, że zawodnicy, ja jako sternik, jedziemy po zwycięstwo, ale jak to się zakończy, to się dopiero okaże w niedzielę. I oczekiwaliśmy, że z Rybnikiem ten mecz wygramy, natomiast nikt nie liczył na nasze zwycięstwo jednopunktowe w Krośnie. No mamy w tej chwili 7 punktów i mamy przed pierwszą rundą, można powiedzieć, dwa spotkania w Zielonej Górze w niedzielę i potem za tydzień ze startem w Jezno i walczymy o te punkty. Wiadomo, że 6 drużyn kwalifikuje się do play-offu i wtedy walka się rozpoczyna od nowa. Ja ze postawy drużyny jestem zadowolony, natomiast na pewno niektórzy zawodnicy, szczególnie w ostatnim meczu Matej Zagar, mogli tych punktów zrobić więcej. On zdobył 5 plus bonus. Myślę, że się zrehabilituje. Tor w Zielonej Górze zna i myślę, że w niedzielę odpali i tych punktów zdobędzie więcej niż w Bydgoszczy w meczu z Rowem Rybnik. Dzisiaj nic nie wyklucza, żeby Matej udał się z drużyną na niedzielny mecz do Zielonej Góry. I myślę, że wszyscy pozostali zawodnicy są w gotowości bojowej. Jedziemy z tym optymizmem, a szczególnie ja, bo ten tor we Wrocławiu to nie wiem, 10 razy i od 65 pamiętam roku, to kiedy rozpoczęło się w ogóle pierwsze spotkanie pomiędzy Bydgoszczą a Zieloną Górą, no to bywałem dość często i regularnie w Zielonej Górze przy ulicy Wrocławskiej. Jest, można powiedzieć, to spotkanie dzielne jest meczem jubileuszowym, bo 75. i te pojedynki nasze są bardzo wyrównane, bo 38 razy wygrała Bydgoszcz, 35 Zielona Góra, raz był remis w 2007 roku i myślę, tego oczekuję i pewnie w Zielonej Górze kibice i działacze i trenerzy również dobrego spotkania, tego bym sobie życzył, bo o to w tym sporcie chodzi, a nie o, że tak powiem, taki stan rzeczy, jaki miał mieć w Krośnie, bo dlatego, że to ma krótkie nogi i nie możemy tą drogą pomóc. Natomiast pewnie i Zielona Góra, to co mówiłem wcześniej, i Bydgoszcz są zaliczone do roli faworytów i to jest taki przedspektakl, który po prostu będzie, nie wiem, na jakim poziomie się spotkamy, czy to będzie 1/8, 1/4, czy półfinał i myślę, że to będzie też miało znaczenie, jak nasi zawodnicy będą się czuć na torze w Zielonej Górze. I odwrotnie, jak przyjedzie Zielona Góra, czyli Falubas
do Bydgoszczy 12 czerwca, to takie jakby to jest jakby, ja to nazywam, że tak powiem, eliminacja albo przedbiegiem, bo jeżeli są eliminacje, no to wiadomo, że chodzi o to, żeby o sprawdzenie tego rywala i przede wszystkim dopasowanie się do toru, aczkolwiek to różnica czasu i warunki powodują to, że całkowicie możemy rozgrywać w niedzielę na torze innym niż to będzie miało miejsce ewentualnie w playoffach. A teraz przedmeczowe komentarze przedstawicieli Stelmet Falubazu Zielona Góra. Na pewno to jest mecz prestiżowy, bo spotkanie lidera z wiceliderem. I to dużo mówić, no jest to runda zasadnicza, tak? To jest pierwsze nasze spotkanie w tym sezonie tych drużyn. Przygotowujemy się dobrze, mamy dzisiaj trening, mamy jutro trening. No i myślę, że będziemy korzystać z zastępstwa zawodnika, mamy taką możliwość, jest to większa możliwość działań taktycznych, bo na pewno od razu pojedzie Mateusz Tonder, żeby nie było, a potem zobaczymy, jak to będzie wszystko z meczu wynikało i tak to się przygotowujemy spokojnie. Cały czas staramy się wykonywać pracę jak najlepiej i przygotowujemy tor też, żeby nie był zaskoczeniem, czy tam, żeby był dla naszych zawodników dobry po prostu. I think we're aware it's going to be a tough match, probably our biggest rival. So we're up for it. We're getting prepared and I think the track should be good for us and I see all the guys are racing, so it's good we're always on the bike and I think we should be in for a good match. Na pewno jakieś zmiany będą co do toru. Dzisiaj, jutro mamy treningi, także dosyć mocno potrenujemy na tym torze. Miejmy nadzieję, że pogoda będzie taka sama i ten tor się nie zmieni na mecz. A co do meczu, no na pewno przewaga własnego toru i trzeba jechać do końca i walczyć, a co będzie, zobaczymy. W niedzielę kolejny mecz przy W69. Pełna mobilizacja. Nie może Was zabraknąć na hicie e-winner pierwszej ligi żużlowej. Na stadion zapraszamy już od godziny 12.30. O tej porze wystartuje strefa Falubaziaka z atrakcjami dla najmłodszych kibiców. Bilety ciągle w sprzedaży w serwisie bilety na falubaz.pl. w sklepie kibica przy W69 oraz w dniu meczu w kasach przy stadionie. Szczegóły znajdziecie w informatorze kibica na stronie falubas.com. Uwaga! W sobotę sklep kibica czynny do godziny 17. Jeśli chcecie uniknąć przedmeczowych kolejek, zapraszamy. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku piątego okrążenia. W niedzielę widzimy się na stadionie. Nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia. We'll be right back.